historycznego Patria Nostra i to jest gala finałowa. Nie ma takiej wioski, ani takiej chatki, żeby nie kochały ułana mężatki. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Panienka i nie jedna wdowa zobaczy ułana, kochać by gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Nie noszą nam pasów, lecz szary strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, poza naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stan. Dziewczęta zerkają.
legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos. Ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki bez. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos. Jesteśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Laliśmy krew osamotnienia, a z nami był nasz drogi wóz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos. Bardzo serdecznie dziękujemy, to było piękne. No i Crushed Sounds Big Band, mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, jak również Stowarzyszenie Muzykalni, to dziewczyny, brawa dla nich specjalne. One miały najtrudniej. I teraz wspólnie z panem Gniewomirem Rokosz-Koczyńskim przywitamy najważniejszych gości, dzięki którym możliwa jest realizacja tego konkursu. Witamy panią Martę Malec-Lech, wicemarszałka województwa małopolskiego. Witamy panią Annę Korfel-Jasińską, zastępcę prezydenta miasta Krakowa. Witamy serdecznie pana Roberta Zasinę, prezesa Tauron Dystrybucja. Jest z nami także pan Sebastian Waloszczyk z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Witamy pana Tadeusza Nabagło z powiatu krakowskiego. I zaszczycił nas swoją obecnością pan Rafał Marek, dyrektor TVP3 Kraków. Witamy Pawła Nowaka, prezesa kopalni Soli Wieliczka. Jest z nami także pan Piotr Pawlina z grupy Azoty. Witamy pana Piotra Milczanowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a także pana Tomasza Ostrowskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie.
także pana Grzegorza Cichego, burmistrza miasta Proszowice. Przyjacielu Gniewomirze, powitałbyś w takim razie naszych zagranicznych uczestników konkursu. Z Litwy i tych serdecznie pozdrawiam, a czynię to nie tylko w imieniu nas tu obecnych Krakowian i Polaków, ale także w imieniu waszego ministra transportu, Polaka, polskiego posła wieloletniego do Sejmu Litewskiego, Jarosława Narkiewicza, posła Strok, który obecnie jest ministrem transportu w Republice Litewskiej i prosił mnie, żeby powitać was także w imieniu jego. Dodajmy, że nasi przyjaciele z Wilna są przedstawicielami Polskiej Szkoły imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Mamy też, jak zdążyłem się zorientować, łączność z naszymi przyjaciółmi z Węgier, z Polskiej Szkoły, która tam również bierze udział w konkursie. Widzieliśmy ich wcześniej na Telebimie, a pani prezes Wołyniec wymieni pozostałych gości z zagranicy. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałabym powitać pierwszą szkołę, Gimnazjum Kraszewskiego z Wilna. Brawa dla nich. Następna szkoła polska przy ambasadzie Polski w Budapeszcie i oni nas na pewno oglądają też online i chyba wyjdą na żywy most. Może już z nami są, może jeszcze nie ma. Będziemy się z nimi łączyć. Zobaczymy, jak te nowe technologie. Widać ich na ekranach, pozdrawiają nas. Szkoła przy Związku Polaków na Ukrainie, oddział w Odesie. Brawa. Polska Szkoła Katolicka w Burbank, USA. Polska Szkoła Szczomyślicy z Białorusi. Brawo. I Centrum Rozwoju Partnerstwa Polonia w Winnicy, Ukraina. I ostatnia szkoła zagraniczna to jest średnia szkoła numer 31 w Grodnie, Białoruś. I tym sposobem wykazaliśmy naszą, można powiedzieć, międzynarodowość, prawda? Tradycją konkursów regionalnych jest udział pewnej grupy młodzieży polonijnej z całego świata. A więc w każdym z naszych konkursów jest około 8 szkół i okazuje się, że oni robią bardzo dobre prace konkursowe. Także pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół z zagranicy, ale przede wszystkim was, droga młodzieży, tutaj autorów tych wspaniałych filmów, które za chwilę zobaczymy. Jest to 5. edycja konkursu, w ramach której są 4 niezależne konkursy. Małopolski, Mazowiecki, Wielkopolski i konkurs światowy. Łącznie w tych 4 konkursach bierze udział 1200 uczniów i nauczycieli. To jest 300 szkół, które przystąpiły do 4 konkursów i każda szkoła wykonała film. A więc w ramach 5. edycji powstało 300 filmów, a w ramach wszystkich 5 edycji do tej pory tych filmów powstało ponad 1000. Specyfiką naszych konkursów jest także emisja prac konkursowych na telebimach. Telebimy są powszechnie znane od 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, o ile dobrze widzę. Więc w miejscach publicznych te filmy się pojawiają. To jest celem naszej fundacji, aby popularyzować historię Polski, przybliżać prawdę nie tylko wam tutaj, ale także całemu społeczeństwu poprzez taką obecność w miejscach publicznych na telebimach. Chcemy realizować kolejne edycje w kolejnych latach, obejmować swoim zasięgiem kolejne obszary Polski i ambicją jest, aby Patria Nostra się przekształciło w festiwal filmowy dla młodzieży. Serdecznie zapraszam panią wicemarszałek Martę Malec-Lech do nas tu na scenę. Brawa dla pani. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę finałową. Gratuluję organizatorom, że pomimo tej trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się przeprowadzić ten projekt i dzisiaj jesteśmy w stanie spotkać się już na gali finałowej. Jako samorząd województwa małopolskiego staramy się wspierać właśnie te inicjatywy, które mają na celu propagowanie historii Polski, propagowanie wartości i postaw zarówno patriotycznych, jak również chrześcijańskich, ale również tych inicjatyw, które budują wspólnotę, szczególnie wśród młodych ludzi. Gratuluję wszystkim uczestnikom.
dlatego że uważam, że wszyscy jesteście tutaj dzisiaj zwycięzcami. Dziękuję za tą aktywność, za udział w tym konkursie historycznym. To ważne, aby znać historię, bo właśnie dzięki historii jesteśmy w stanie poznać, jakie mechanizmy rządzą naszym światem, ale również dzięki historii możemy się nauczyć wiele o nas samych. Serdeczne gratulacje również składam dla nauczycieli oraz opiekunów, bo to wy jesteście inicjatorami, to wy zachęcacie młodzież, aby tak chętnie uczestniczyła w tego typu projektach. To wy jesteście przewodnikami, to wy uczycie młodzież, jak nabywać wiedzę, ale też zachęcacie ich do tego, aby rozwijali swoje pasje oraz zainteresowania. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tą aktywność. Proszę Państwa, ale w dniu dzisiejszym nie jestem tutaj tylko w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, ponieważ reprezentuję również europosła pana Patryka Jakiego, który również na dzisiejszą galę dostał zaproszenie, ale niestety z uwagi na swoje obowiązki zawodowe nie był w stanie osobiście w dniu dzisiejszym uczestniczyć, ale kazał przekazać serdeczne pozdrowienia, podziękować organizatorom za tą inicjatywę, podziękować wszystkim uczestnikom oraz pogratulować laureatom. Dziękuję za to, że młodzież tak chętnie uczy się historii, jest zainteresowana historią Polski, ale również tymi właśnie wartościami patriotycznymi, chrześcijańskimi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i cieszę się, że mogę się dzisiaj z Państwem tutaj na tej gali spotkać. Dziękuję bardzo. No i już zdradziliśmy, właśnie pokazuję, to jest bilet do Brukseli. Ktoś na zaproszenie pana posła i nas wszystkich w naszym imieniu pojedzie na wycieczkę do Brukseli. Kto to będzie? Odrobina cierpliwości. Pani prezydent Anna Korfel-Jasińska, słów kilka. Gratuluję w imieniu pana prezydenta, w imieniu własnym. Gratuluję inicjatywy tego konkursu, konkursu, który nie został nazwany w nazwie międzynarodowej, ale takim konkursem jest. Gratuluję dlatego, że to nie jest tylko i wyłącznie konkurs historyczny, trudny, bo jeżeli mówimy o krótkich filmach, to im krótszy film, tym trudniejszy do zrealizowania, aby przekazać wszystko, co pomysłodawcy mają na myśli, ale też o tyle istotne, że pamiętajmy, że historia to jest zasób dla nas nauki patriotyzmu i uczymy się mądrością pokoleń, ich doświadczeniem, wyciągamy wnioski, a patriotyzm dzisiaj jest inny, jest trudniejszy. Musimy zrozumieć i myślę, że młodzi ludzie, którzy uczestniczą w tym konkursie, rozumieją doskonale, że patriotyzm dzisiaj to jest życie dla innych. To jest szlachetność, uczciwość, rzetelność, przyzwoitość. To jest pomaganie, uśmiech, ale też pełne zrozumienie tego, że żyjemy naprawdę w pięknym kraju i powinniśmy być zarówno szczęśliwi, ale pielęgnować te wartości, które mamy i które wypracowały dla nas poprzednie pokolenia, okupując to również krwią. Więc gratuluję bardzo, bardzo serdecznie i zachęcam do udziału w kolejnych edycjach. Dziękujemy bardzo, brawa. No i teraz zapowiadane właśnie statuetki. Jeśli chodzi o tę najbardziej skrzącą się, czyli złotą, to już chyba zdradziliśmy, że otrzymuje ją Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego wraz z całym zarządem województwa i całym urzędem. I teraz właśnie pani marszałek otrzyma tę statuetkę. Tak jest. Brawa za to, że nas popierają i wspierają od samego początku i miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Srebrna statuetka, uwaga, uwaga, dla pana Gniewomira Rokosza-Kuczyńskiego. Proszę bardzo. Za to, że się nie poci. Mieczy ci u nas dostatek, ale i te dwa przyjmiemy. Tak jest. Dziękujemy. Srebrna statuetka za to, że nas popierają i nam pomagają. Starostwo powiatowe krakowskie oczywiście. Zapraszam serdecznie pana Tadeusza, nie tego literackiego, tylko jak najbardziej właśnie. Brawa dla starostwa. Na środeczek zapraszamy. I statuetka srebrna. Brawo. Czy starostwo chce przemówić do młodzieży? Błagam krótko. Ja mam okazję, to oczywiście. Szanowni gospodarze tej wspaniałej uroczystości, zaproszeni goście,
Droga młodzieży, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że już po raz kolejny mam okazję uczestniczyć w rozstrzygnięciu konkursu historycznego Patria Nostra 2020. Myślę, że jak wszyscy wiemy, co jest przesłaniem tego konkursu, jest to przede wszystkim propagowanie wiedzy historycznej, ale również krzewienie patriotyzmu i etyki chrześcijańskiej. Wiemy również, że są to wartości, na których można opierać wyhodowanie młodego pokolenia i myślę, że będzie to również dla was wyzwaniem w budowaniu wspólnoty Polaków, w budowaniu przyszłości Polski. Bardzo serdecznie gratuluję w imieniu Zarządu Powiatu Krakowskiego i pana starosty Wojciecha Pałki, których mam tutaj możliwość dzisiaj reprezentowania. Gratuluję młodzieży, gratuluję i dziękuję opiekunom, nauczycielom. Gratuluję wspaniałego występu zespołowi, który dał tak piękny koncert patriotyczny. Małopolski kurator oświaty, właściwie Małopolska kurator oświaty. Dziękujemy bardzo. Mamy statuetkę. Czy jest z nami przedstawiciel? Pan Sebastian. Zapraszam. Statuetka dziękczynna, można by powiedzieć. Bo to jest tak, że pan Mirosław to wymyślił, cały konkurs, ale gdyby nie ci nasi właśnie partnerzy, to byłoby nam ciężej. Dwa słowa. W imieniu Małopolskiej Kurator Oświaty pani Barbary Nowak bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, a wszystkim uczestnikom gratuluję osiągnięć i życzę sukcesów na przyszłe lata, tak żeby to było zaczątkiem tego dobrego, co wśród was powstało. Te filmy i tym samym zachęcicie swoich kolegów i koleżanki, żeby w przyszłym roku jeszcze więcej osób wzięło udział, a tym samym tych wszystkich, którzy przyjechali do nas z zagranicy, żeby tam właśnie wśród swoich kolegów i koleżanek ten nasz polski patriotyzm krzewili. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również senatorowi Andrzejowi Pająkowi. Panie senatorze, mikrofon wolny, czasu mało, niczym w Senacie. No, w Senacie to czasem jest za dużo go nawet. Szanowni państwo, no ja pragnę z wielkim szacunkiem, z należną atencją podziękować tym, którzy wymyślili ten konkurs, który go przeprowadzili i którzy dostarczają nam tyle emocji. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy uczestniczą w tym konkursie, bo to jest nasza młodzież, to są współpracujący z nią, przygotowujący ją wychowawcy. Historia jest czymś podstawowym, jest czymś fundamentalnym. To jest jeden składnik naszej polskości, bo oprócz języka, oprócz religii i systemu wartości, historia jest tym trzecim elementem. Jest fundamentalną sprawą, abyśmy ją znali i nade wszystko pamiętali, nią żyli. Bo pamięć jest czymś fundamentalnym dla naszej tożsamości, tak zbiorowej, jak i indywidualnej. Tak pięknie o tym mówił kiedyś Paul Ricoeur. Ta pamięć kształtuje naszą tożsamość. A przecież tożsamość, już pisał 800 lat temu Wincenty Kadłubek, jest matką naszej wspólnoty. A więc jest to coś fundamentalnego, podstawowego. I za to działanie, żeby tą pamięć w nas wzbudzać, żebyśmy pamiętali o historii, o przeszłości. Jeszcze raz składam wszystkim wyrazy podziękowania, szacunku i uznania i składam te gratulacje w imieniu i Senatu, i w imieniu Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, bo jestem jego cząstką, również jestem jego członkiem i pragnę również podziękować i wyrazić szczerą radość, że są tutaj Polacy, uczestnicy, którzy mieszkają poza granicami naszej ojczyzny. To jest też właśnie bardzo znamienite i symptomatyczne i z wielkim szacunkiem się odnoszę do tego, bo często jestem tutaj u Polaków, to nie emigracja, ale Polacy, którzy pozostali poza granicami Polski i jak tam jest ten pięknie szerzony patriotyzm, miłość do ojczyzny, miłość do Boga, że naprawdę możemy w wielu przypadkach my tu w kraju brać wzór z nich i od nich się uczyć. Tą firmą, która nas wspiera i my dziękujemy, to Tauron Polska Energia i jest z nami pan prezes Tauron Dystrybucja, pan Robert. Zapraszamy serdecznie.
Słowo, panie Robercie, czy niechętnie? Nie, czemu nie? Zawsze jest okazja się pokazać. Szanowni Państwo, droga młodzieży, po pierwsze gratuluję, ciekawy konkurs, ale ciekawy też z tego względu, że słyszę, że wszyscy będą nagrodzeni. To jest wyjątkowa sprawa, bo zazwyczaj jest rywalizacja i jedni są na przodzie, a tych z tyłu się nieraz zapomina. To jest bardzo ważne. Ja reprezentuję grupę Tauron i biznes energetyczny. U nas w energetyce z jednej strony jakby realizujemy cele wyznaczone i prowadzimy biznes, ale z drugiej strony mamy misję bezpieczeństwa energetycznego. Też całego kraju. I nasi pracownicy muszą mieć świadomość tego społecznego, polskiego uczestnictwa w budowaniu kraju i cieszę się, że młodzież, która kiedyś będzie pracowała zawodowo, właśnie, że już na tym etapie budujecie tą swoją świadomość narodową. Jest to naprawdę bardzo dobra inicjatywa i tylko tak, żeby dalej było. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, dziękuję. Pani wiceprezydent, miasto Kraków, mamy również dziękczynne. Pani prezes, wręczymy. Pani prezydent. I ostatnia statuetka. Dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie. Ekipa już była i teraz montują materiał do obejrzenia prawdopodobnie w Kronice TVP3 Kraków. Pan prezes Rafał Marek. Zapraszam, prezesie. Witamy. Najpierw wręczenie. Ja chcę sprostować tylko dyrektor w imieniu pana prezesa, który prosił, żebym tutaj był. Serdecznie dziękuję państwu za to wyróżnienie, także za inicjatywę tu dla organizatorów i dla sponsorów otoczenia samorządowego. Wielkie podziękowania, gratuluję tej inicjatywy. Czy nagrody będą wręczone według staropolskiego, brackiego obyczaju pasowania na laureata, w związku z czym jeden z przedstawicieli nagrodzonej drużyny uklęknie na środku, zostanie pasowany szablą i otrzyma od fundatora nagrodę, która jest przeznaczona dla danego zespołu. Czy mamy fanfary przygotowane? Halo? 3, 2, 1... Głośniej! W stepie szerokim, którego okiem nawet sokoli mnie zmierzysz, stań, unieś głowę, o małym rycerzu. W ramach oczywiście pierwszej trójki, na miejscu trzecim z punktami 46 zespół szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Brawa wielkie! Brawa dla Myślenic! Adrian, Marcin, Kacper, Jan. I teraz będzie, nie wszyscy dojechali, ale jednemu będziemy machać nad głową szablą. Po to jechał z Myślenic. Witamy serdecznie. Mieliśmy zwycięstwo. Bokiem może do ludzi, bokiem. O tak, o właśnie. Niech nikt z was nie zapomni. Mirosława Gryko, warszawskiego brata kurkowego jednocześnie. Pasujecie na laureata trzeciego miejsca edycji małopolskiej konkursu Patria Nostra. Myślenice, wiwat! Wiwat! Wiwat, wiwat! Wiwat, wiwat, wiwat! Trzecie miejsce, 46 punktów. Brawa dla niego, brawa dla całej szkoły. Zespół szkół, Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Atmosfera robi się gorąca na miejscu drugim. Panowie, macie patrzeć, prezentuj broń. Prezentuj broń, punktów 66. I to jest Zespół Szkół Elektrycznych numer 1 w Krakowie. Brawa! Wiwat! Wiwat, wiwat!
Wiwat, wiwat, wiwat! Elektryk numer... Tak jest. Zespół Szkół Elektrycznych numer 1 w Krakowie. Przypomnę, Szymon, Kamil, Krzysztof i Urszula. Wielkie gratulacje i za chwilę fanfary końcowe. A tak naprawdę najważniejsza główna nagroda. Choć wszystkie filmy naprawdę są fajne i ale myślę, że... Ale przed tą informacją najważniejszą fanfara. Tak jeszcze jest, fanfary, fanfara. Tak, oczywiście. Po raz kolejny i znów będzie śpiewane. Życzę wam wszystkim młodym filmowcom, żebyście mogli kręcić znowu takie filmy, jak ten był, co jest na ekranach. Którego okiem nawet sokoli mnie zmierzysz. Stań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. Grand Prix edycji Małopolskiej Festiwalu Patria Nostra ufundował wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan premier Piotr Gliński, a wręczy ją w jego imieniu bywszy senator Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dostojny profesor i brat kurkowy Piotr Boroń. Brawa! Prosimy o ogłoszenie werdyktu. Tak jest. Można już teraz zdradzić i należy to opowiedzieć całemu światu, że na miejscu pierwszym 78 punktów otrzymało Gimnazjum Kraszewskiego w Wilnie, na Litwie. Brawa dla nich! I są tutaj z nami. Wiwat, wiwat, tak jest. Latają czapki, szable śmigają. Chłopaki z Litwy specjalnie na tę okazję przyjechali. A to ich zwycięski film. Wymagała dużo wysiłku i ofiar. Ciągle jednak stawiono opór przed hordami rabującymi kraj. W lipcu 1920 roku Polacy zmuszeni byli cofać się. Wojska bolszewickie parły całą swoją masą w kierunku Warszawy. Na Warszawę! Za ojczyznę! Grenada! Ważne było zdążyć zorganizować obronę Warszawy, powstrzymać bolszewików na tydzień, dzień, a nawet chociaż o godzinę. Desperacką i ofiarną walką wroga powstrzymano. Jarosława Narkiewicza w imieniu wicepremiera Rady Ministrów, ministra Piotra Glińskiego, pasuje was na laureatów edycji Małopolskiej konkursu Patria Nostra. Senatorze, cińcie swą powinność, wręczcie szablę, która jedzie do Wielkiego Księstwa. Wielkie Księstwo, wiwat! Wiwat! Wielkie Księstwo Litewskie, wiwat! Wiwat, wiwat! Wiwat, wiwat, wiwat! Łukasz, Davidas, Rafał i Waldemar. Przypomnę, miejsce pierwsze, punktów 78. Nie dziwię się, była tam i pirotechnika, i strzelająca broń, i pełne zaangażowanie. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i jeszcze ważna informacja, ponieważ okazuje się, że to nie koniec waszych wycieczek, prawda, pani marszałek? Dokładnie tak. W imieniu pana europosła Patryka Jakiego wręczam dzisiaj zwycięzcom bilety do Brukseli. Także panowie, będziecie odwiedzać Parlament Europejski, będziecie mogli zobaczyć, jak ten budynek wygląda, jak funkcjonuje, jak pracują europosłowie. Serdecznie wam gratuluję. Brawo, serdecznie gratulujemy. Laureaci, i jeszcze wiwat! Laureaci, wiwat! Wiwat, wiwat! I pan europoseł Patryk Jaki, fundator wyjazdu do Brukseli, wiwat! Wiwat, wiwat, wiwat! Tak jest, chłopaki wyjechały na chwilę do Krakowa, okazuje się, że będą dalej w trasie, czyli jadą do Brukseli, a gdzie tam jeszcze pojadą? Może do tych Stanów, może do Budapesztu? Jak się czujecie jako zwycięzcy? Czyj to był pomysł na ten film? Ogólny, całej drużyny. Cała drużyna. Rozumiem, że graliście również w nim, bo nie zdążyłem podejrzeć, bo byłem zajęty? Tak. Tak jest. Coś było trudne, coś było fajne? No fajne było ogólnie nagrywanie, a trudne chyba raczej montaż, efekty.
Montaż dobry, efekty były, pirotechnika, ale nikomu nic się nie stało. Tak. No i są cali i zdrowi pojadą do Brukseli. Brawa dla nich! Wiwat! I tak oto w małopolskiej edycji, choć jakże międzynarodowej, Gimnazjum Kraszewskiego w Wilnie zwycięża. Teraz gromkie brawa. Proszę, utrzymały się. Jak na prawdziwym festiwalu. I tak jest, można krzyczeć, można rzucać fanty na scenę. Filmowcy trochę stremowani, ale co tam zrobią, jeszcze 1000 filmów, to im przejdzie. Dziękujemy bardzo. No i co? Widzimy się tak naprawdę z niektórymi, być może jak będziecie mieli tyle żelazowej woli, na finale w Poznaniu, bo finał Wielkopolski przed nami i przed wami, a wszyscy widzimy się za rok i oczywiście namawiamy do tego, żeby już teraz przyłączać się i wymyślać filmy na następną edycję. Bo będzie, panie Mirosławie, prawda? Kolejna edycja, 6, już za 2 dni zostanie ogłoszona na stronach internetowych. A ja chciałem podziękować wszystkim przybyłym za trud, pracę włożoną w stworzenie tych wspaniałych filmów. Chciałem podziękować naszym partnerom, mecenasom, sponsorom, fundatorom nagród, bo bez ich też nie byłoby tej waszej radości z nagród. I dziękuję za przybycie. Specjalne podziękowania także dla tych dostojnych gości, którzy dotrwali do końca i pomogli wręczyć nagrody, a więc dziękujemy pani marszałek, panu senatorowi, brawa, przedstawicielowi Tauronu oraz przedstawicielowi Kuratorium Oświaty i wszystkim obecnym na czele z prowadzącym. Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci, do zobaczenia za rok. Szczęść Boże. Do zobaczenia.